Potrzebujesz więcej delegować. Tak jak ten facet tutaj na budowie w żółtym kasku, który mówi temu z pustymi taczkami weź się do roboty. Tak też ty, jak pracujesz po kilkanaście godzin na dobę, to myślę, że za mało delegujesz. Nie jest tak? Myślę, że tak jest. Teraz jak dobrze delegować? Jest narzędzie, które sprawia, że twoje delegowanie zawsze się będzie sprawdzać, będzie dobrze działać, czyli 6 stopni delegowania. Gdy masz coś do przekazania pracownikowi zadanie do delegowania, to bierzesz tą listę i patrzysz, czy to jest z poziomu 1 do 3? Czyli pracownik jest tak autonomiczny, albo zadanie jest tak trywialne, że mówisz mu, działaj sam, ciebie to nie interesuje. Czy raczej dwójka, mów mi, co robisz. Czy trójka, zastrzegam sobie prawo weta. Czy może są to sytuacje, gdzie pracownikowi nie możesz tak w pełni zaufać, albo zadanie jest bardzo odpowiedzialne i skomplikowane. Wtedy czwórka, piątka lub szóstka, czyli albo czekaj na moją zgodę, albo ja wybiorę, albo wręcz ja pilnuję. Czyli gdy masz kolejne zdanie do delegowania, spoglądasz na listę sześciu stopni delegowania, Wybierasz adekwatny, na przykład mówisz, a to jest trójka. Czyli, drogi pracowniku, tutaj zbadaj problem, powiadom mnie, co zamierzasz i działaj. Działaj, nie czekając na nic. Ja, w razie czego powstrzymam cię, gdyby mi się coś nie podobało. To mówisz pracownikowi, to mówisz sobie, tego się pilnujesz, wtedy delegowanie działa. No i warto też pamiętać, że im niższy stopień delegowania, tym jesteś bardziej obciążony. Oczywiście, jak ręcznie sterujesz przy szóstce, jesteś w pełni obciążony przy jedynce. Praktycznie Cię to nie interesuje. I to jest to złote narzędzie delegowania, 6 stopni delegowania Shermana. Powodzenia!